dobry Państwu, nazywam się Eugeniusz Romer i zapraszam na Układ Sił na Świecie. Na początku, zanim przejdziemy do naszej dzisiejszej tematyki, chcę przypomnieć, że partnerem naszego programu jest wydawnictwo Prześwity. Z książek tego wydawnictwa można wiele dowiedzieć się o otaczającym nas świecie, także polecam Państwu te książki. A dzisiaj mam przyjemność powitać naszego gościa, jest nim pan generał Leon Komornicki. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I mam podwójną przyjemność, bo chcę też poinformować, że pan generał będzie stałym gościem naszego formatu. Co dwa tygodnie będziemy spotykać się i omawiać najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej z perspektywy Polski. Dziś na początku chciałbym, żebyśmy zajęli się orędziem o stanie państwa, które wygłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. Panie generale, co dla Polski i co dla Ukrainy wynika z tego orędzia? No, z tego orędzia wynika bardzo wiele, bo przecież to, co tam zostało, co w tym orędziu prezydent Biden zawarł, no to jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego środowiska, ale także Polski, no i toczącej się wojny w Ukrainie, o Ukrainę i przyszłości tego kraju. Tej wojnie, bo kluczowym pytaniem, które powinno nurtować nas i to w moim ocenie po części zaistniało w tym orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest pytanie kluczowe, ważne, istotniejsze, jak wygrać pokój dla Ukrainy, jak wygrać pokój dla Europy, jak wygrać bezpieczeństwo dla Rzeczpospolitej i tym samym dla też się także Europy. Otóż prezydent Biden, odnosząc się do tej wojny w Ukrainie, powiedział, że wojska Stanów Zjednoczonych ani NATO nie wezmą udziału, czy też nie ma takiego planu, żeby wzięły udziału tej wojnie, żeby wkroczyły na terytorium Ukrainy, tym samym jednoznacznie przeciął wszelkie spekulacje, ale także wypowiedzi prezydenta chociażby Francji Macrona, który nawoływał do tego, żeby wojska NATO wkroczyły na teren Ukrainy i zaangażowały się w tam określonym wymiarze w tą wojnę przeciwko Rosji. Jak wiadomo, to stanowisko prezydenta Francji zostało od razu zdementowane, czy powstał swoisty dwugłos w samej Europie, bo kanclerz Scholz, ale także premier Tusk i prezydent Duda zaprzeczyli jakimkolwiek tutaj zamiarom wejścia wojsk, w tym wojska polskiego na teren Ukrainy. Tak, oczywiście trzeba mieć świadomość tego i prezydent Biden ma na pewno pełną wiedzę i świadomość opartą o tą wiedzę, którą pozyskuje z wielu źródeł, która buduje tą istotną, ważną świadomość poznawczą tej przestrzeni geopolitycznej, że wejście wojsk NATO na teren, wciągnięcie wojsk NATO i wojsk Stanów Zjednoczonych do wojny w Ukrainie spowodowałoby przewlekły, długotrwały konflikt zbrojny, który by zdestabilizował nie tylko tą przestrzeń, jaką jest Ukraina, ale także Europę, a może i w perspektywie przekształciłby się w wojnę światową, konwencjonalną, a może także doprowadziłby do użycia taktycznej broni jądrowej, o którym też wspominał w swoim orędziu Putin. A z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych ma świadomość tego i także Pentagon, że zdolności NATO oczywiście są znaczące, technologiczne, jeżeli chodzi o systemy walki czy uzbrojenia, ale zaplecze zachodnie nie jest dostatecznie gotowe czy zdolne, żeby zabezpieczyć poprzez swoją produkcję rosnących potrzeb już tej wojny w Ukrainie, a siłą rzeczy te potrzeby by zdecydowanie wzrosły, gdyby te wojska wkroczyły na Ukrainę. A dzisiaj to w ślad za tym pojawia się pytanie nie o to, czy przemysł zachodni jest w stanie dokonać konwersji na potrzeby tej wojny, ewentualnie z udziałem wojsk NATO w Ukrainie, po to, żeby zwiększyć dwukrotnie chociażby produkcję, czy wprowadzić dwuzmianowy tryb pracy. Tak? To jest jedno z kluczowych pytań,
Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że podwojenie tej produkcji spowodowałoby odciągnięcie ludzi, specjalistów w innych branż do produkcji zbrojeniowej, co by też spowodowało podrożenie, czy też pojawi się dosyć dużych nakładów na tego typu przedsięwzięcie. No i pytanie się tutaj pojawia, bo czy społeczeństwa zachodnie są gotowe w ślad za tym wyjść z strefy komfortu? W mojej ocenie, także jak sądzę, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także trzeźwo myślących i oceniających tą sytuację, społeczeństwa zachodnie nie są gotowe na wyjście z strefy komfortu, żeby żyć biedniej, żeby żyć trochę bardziej w warunkach nie tych, które się przyzwyczaiły dane społeczeństwa, no i mieć tą świadomość potrzeby udziału w tej wojnie. W związku z tym politycy nie będą podejmować takich decyzji, nie będą w stanie podjąć ich, nie uwzględniając właśnie nastrojów społecznych i reakcji społecznych. W większości bowiem społeczeństwa zachodnie, także społeczeństwo Stanów Zjednoczonych nie do końca rozumie tą wojnę, nie do końca z tą wojną się te społeczeństwa utożsamiają. Inaczej oczywiście jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest jeden aspekt, że prezydent Stanów Zjednoczonych wykluczył taką możliwość. Po drugie, powiedział, że Ukraina powinna tą wojnę wygrać, tak, w tej wojnie z Rosją. I kluczowym jest właśnie pomoc w dostawach broni, amunicji, bo te dostawy zapewnione w sposób ciągły, o czym oczywiście to jest bardzo ważne i istotne, ja też często o tym podkreślam, ciągłość dostaw i zabezpieczenie rosnących potrzeb armii ukraińskich jest drogą do zwycięstwa tej armii, oczywiście w walce z armią rosyjską na terenach okupowanych. Innej drogi tutaj nie ma. Ale czas pracuje na korzyść Rosji, bowiem przeciągająca się decyzja o zwiększeniu dostaw broni, amunicji w dużych ilościach, różnych systemów walki i zaopatrzenia dla ukraińskiej armii, która w prawie 100% uzależniona jest od przemysłu zachodniego, zbrojeniowego, przeciągające się dewagacje powodują, że zasoby ukraińskie, te, które ukraińska armia posiada, się wyczerpują. Rosja o tym doskonale wie, dlatego też prowadzi ten zmasowany ostrzał w różnych przestrzeniach wzdłuż całego frontu styczności z armią ukraińską, zmuszając do odpowiedzi ogniowej artylerię ukraińską, inne środki walki, środki ogniowe oczywiście. I co? I wykrwawia ukraińskiego żołnierza, którego zaczyna brakować. I tu jest kluczowe pytanie, się pojawi, na jak długo te zasoby ludzkie i zasoby te materialne, jeśli chodzi o środki walki, wystarczą ukraińskiej armii, żeby stawiać dzielny opór, utrzymując nakazaną również, według mojej oceny, i to powiedzieliśmy sobie podczas ostatniego wywiadu, istnieje zagrożenie, że obrona ukraińska, jeżeli ta pomoc nie przyjdzie w porę w postaci środków walki, amunicji, systemu uzbrojenia, tym samolotów, rakiet dalekiego zasięgu, to ukraińska obrona może być przerwana pod koniec wiosny, na początku tego lata i będzie problem z zdolnościami tej armii do prowadzenia jakiejkolwiek walki przeciwko armii rosyjskiej. To jest oczywiście, panie generale, bardzo zły scenariusz dla Polski w szczególności, ale zapytam pana w takim razie o pana ocenę postępowania Amerykanów, w jaki sposób oni mogą na to zareagować. No myślę, że oni też sobie zdają z tego sprawę, że armia ukraińska potrzebuje amunicji, potrzebuje zachodniego sprzętu. Z drugiej strony właśnie są te sprawy związane z chociażby nadchodzącymi wyborami, z nastrojami społecznymi w Stanach Zjednoczonych i w społeczeństwach zachodnich, że nikt nie chce sobie odmawiać życia w dobrobycie po to, żeby przekazywać ogromne kwoty Ukrainie, szczególnie właśnie w obliczu wyborów prezydenckich. Więc w pana ocenie, jak się zachowają Amerykanie? No, domyślam się, że właśnie mając tę wiedzę, o której mówimy. Tak, oczywiście w wystąpieniu prezydenta Bidena też było odniesienie, odniesienie było też
wyraził swój stosunek do kandydującego na powtórny wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Trumpa. Mówił o tym, że to jest poważne zagrożenie właśnie dla bezpieczeństwa europejskiego. Nawiązał do jego wypowiedzi o zakończeniu tej wojny, jak tylko zostanie prezydentem, jak najszybszym zakończeniu wojny, tylko jeszcze oczywiście prezydent kandydujący na powtórny wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, nie określił, na jakich warunkach będzie chciał zakończyć tą wojnę. Tak, który mówił o tym, że nie będzie udzielał temu państwu, który nie wyasygnowuje na potrzeby obronne poniżej określonego progu, czyli 2% PKB na właśnie obronność i bezpieczeństwo. Nie zamierza będzie pomagać temu państwu, mimo że będzie członkiem NATO i tak dalej. Nawiązał do tych wypowiedzi, do tej postawy Donalda Trumpa, ale także do tych zachowań, które miały miejsce po przegranych wyborach, zagrażającym amerykańskiej demokracji, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym i to, że Rosja, jeżeli wygra w Ukrainie, czy wygra z Ukrainą, to na tym nie poprzestanie, że będzie zagrożone europejskie środowisko bezpieczeństwa i kraje Europy, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym kraje nadbałtyckie. Tak, to jest scenariusz, który już kilkakrotnie był przez różnego rodzaju postacie życia publicznego czy politycznego Stanów Zjednoczonych wyrażany, pogląd i scenariusz jednocześnie. I oczywiście z tym się trzeba liczyć. W związku z tym, co trzeba zrobić? No, w mojej ocenie nie ma innego wyjścia dzisiaj, bo decyzje o potrzebie dostarczania ukraińskiej armii uzbrojenia, w tym dużej ilości amunicji, zapewniających ciągłość działań tych armii, potęgowanie tych działań, jest jedynym sposobem, że ukraińska armia utrzymała utrzymała zajmowaną również, jednocześnie, żeby stworzyła warunki w wyniku zatrzymania też działań ofensywnych poprzez tą obronę, która może nastąpić dopiero pod koniec ewentualnie tego roku, pod warunkiem, gdy te środki dotrą na czas i ta amunicja dotrze jeszcze. Zobaczcie, ale panie generale, czy one dotrą? Czy Amerykanie zdecydują się w końcu tę pomoc wysłać? No widzimy, jakie duże problemy są z tym ostatnim pakietem, jaki jest sprzeciw niektórych środowisk, no w szczególności republikańskich. Więc pytanie, czy Ukraina tę pomoc dostanie, o której pan mówi? Ja mówię, co powinno się stać, jeżeli jest szansa, żeby to się stało. Jest szansa, jest cień stańczy, ale do tego, żeby to uruchomić, potrzebne są decyzje polityczne, w tym decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, te decyzje nie zapadają. I co jest jeszcze tutaj bardzo istotnego, ważnego, co trzeba zauważyć, to nie powinno w mojej ocenie mieć miejsce w takim kraju jak Stany Zjednoczone, które są matecznikiem przecież demokracji zachodniej, że wojna w Ukrainie została wplątana w bitwę polityczną, nie jest tym czymś, co u nas się też mówi, chociaż po części to też się stało, że nie jest tym, że pomoc Ukrainie, że potrzeba zwycięstwa ukraińskiej armii w tej wojnie jest ponad podziałami politycznymi, jest wciągana w bitwę polityczną. Jest to oczywiste dla każdej tutaj partii politycznej prowadzącej wewnętrzną rywalizację w ramach wyborów prezydenckich czy innych i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych wojna w Ukrainie, pomoc Ukrainie stała się elementem gry politycznej, walki politycznej i cierpi na tym oczywiście bezpieczeństwo i ta wojna w Ukrainie. A z drugiej strony, w mojej ocenie, to nie podejmowanie decyzji o udzielenie pomocy Ukrainie, o której mówimy, o której wszyscy mówią i tak dalej, w tej postaci, jakim też w swoim wystąpieniu mówi prezydent Biden, jest swoistym wytrychem, bo w mojej ocenie politycy amerykańscy mają pełną świadomość, że bez ciągłego zabezpieczenia, spotęgowanego zabezpieczenia potrzeb ukraińskiej armii, jedyną drogą, żeby to zrobić, jest przeistoczenie
funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego z tym Stanów Zjednoczonych i Zachodnich na potrzeby wojenne. I oni, i politycy amerykańscy i europejscy, w moim ocenie, mają pełną świadomość, że tego nie uda się zrobić w czasie takim, który zagwarantuje zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Jest te decyzje, są niewykonalne bez względu na to, że to, co powiedzieliśmy, społeczeństwa Europy Zachodniej nie zaakceptują wyjścia z strefy komfortu i przeistoczenia potencjału przemysłu zbrojeniowego na warunki, czy konwersji tego potencjału warunki na położenie wojenne, żeby on zwiększył co najmniej dwukrotnie produkcję. Kiedy rosyjski cały przemysł, cała gospodarka dzisiaj pracuje w trybie wojennym i w trójzmianowym wymiarze. To spowodowałoby załamanie wielu dziedzin produkcji, bo specjalistów nie ma takich, którzy czekają na zatrudnienie. Trzeba byłoby zatrudnić z innych obszarów funkcjonowania potencjału gospodarczego, czy Stanów Zjednoczonych, czy Europy Zachodniej. No i panie redaktorze, no takim symptomem tego jest chociażby decyzje wstępne o przeniesieniu produkcji uzbrojenia i amunicji na Tajwan, żeby przyspieszyć już zaległą realizację kontraktów na dostawę broni i amunicji dla Tajwanu, żeby tam wykorzystać miejscowe zasoby. Tam byli kongresmeni amerykańscy nie tak dawno i wstępnie taka decyzja, propozycja decyzji zapadła, żeby wywiązać się z tych zobowiązań, bowiem armia tajwańska nie dotrzymuje w terminie zgodnie z umową amunicji i uzbrojenia, które podpisała z przemysłem amerykańskim. W związku z tym, że to jest ważne, istotne z punktu widzenia interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych, no Stany Zjednoczone w ten sposób chcą wywiązać się ze swoich zobowiązań. Czyli nawet w takim wymiarze Amerykanie nie są w stanie podwoić czy zwiększyć produkcję, uwzględniając teraz potrzeby ukraińskiej wojny. I co jeszcze? No przecież to, co dzisiaj co do tej pory trafiło na Ukrainę, to w większości zostało zdjęte ze stanu armii i zachodnich, w tym Wojska Polskiego i Stanów Zjednoczonych. To nie jest sprzęt, który został wyprodukowany. Jego dopiero trzeba wyprodukować. A Stany Zjednoczone, Europa razem i takim, można powiedzieć, czy miernikiem tych zdolności tego przemysłu jest chociażby produkcja amunicji 152 mm artyleryjskich, który Stany Zjednoczone dopiero w przyszłym roku razem z przemysłem zachodnim są w stanie wyprodukować, wyprodukować około miliona sztuk. Kiedy Rosja w ubiegłym roku wyprodukowała podobny kaliber 155, 2 miliony już wyprodukowała. Więc proszę zauważyć, jaka jest tu przepaść. Inaczej mówiąc, wojny nie wygrywa się bez zaplecza, bez tego przemysłu, który pracuje na potrzeb tej wojny przemysłowej, który potrzeby nie maleją, a rosną w miarę jej trwania. Panie generale, to za chwilę zapytam pana jeszcze o polskie zdolności, o polski przemysł obronny i jego przyszłość, ale chcę zakończyć wątek zaangażowania NATO w wojnę na Ukrainie. Mówił pan o słowach prezydenta Emmanuela Macron, który powiedział, że nie wyklucza wysłania wojsk NATO na Ukrainę, czy wojsk francuskich na Ukrainę. I niektórzy interpretują to w ten sposób, że właśnie mając świadomość pewnej niechęci w Stanach Zjednoczonych, czy pewnego braku decyzyjności, jeżeli chodzi o taką wyraźną, solidną pomoc dla Kijowa, i mając świadomość tego, jakie są konsekwencje właśnie wstrzymywania tej pomocy, jeżeli chodzi o działania Rosjan na froncie, no to prezydent Francji postanowił właśnie wywrzeć taki nacisk polityczny na decydentów w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w tych państwach, gdzie właśnie jest trudność z pozyskaniem pomocy, żeby pokazać, że jeżeli nie zdecydujecie się na tę pomoc, no to możemy my wciągnąć NATO w tę wojnę w jakiś sposób, no i wtedy nie będzie wyjścia, wszyscy będziemy musieli zaangażować się tak stuprocentowo. Jaka jest pana ocena tych słów? Czy rzeczywiście należy tylko w taki negatywny sposób właśnie spoglądać na to, co powiedział prezydent Francji? No, prezydent Francji jest znany z tego, że niekonwencjonalnych, nieodpowiedzialnych wypowiedzi, przecież
nie tak dawno mówił o śmierci mózgu NATO. Mówił o wiele rzeczy tutaj, w tej przestrzeni się politycznej pojawiały europejskiej, tak, wybrzmiewały one w określonych okolicznościach oczywiście. I tą okolicznością oczywiście jest to, że pomoc Stanów Zjednoczonych osłabła, że przywództwo też tej prezydenta Bidena, mobilizacji tego można powiedzieć no, zespołu, czy też sojuszu państw europejskich, czy też włącznie z NATO, żeby udzielać pomocy Ukrainie, no więc to przywództwo amerykańskie nieco osłabło, jest mało zauważalne. W związku z tym prezydent Macron wyczuł taką możliwość, żeby tu zaistnieć, ale przecież mieć świadomość, że za tymi słowami no, powinny pójść określone zdolności, nie tylko sił zbrojnych państw Europy Zachodniej, którzy są członkami NATO, a jak wiemy, NATO bez zdolności Stanów Zjednoczonych i bez udziału Stanów Zjednoczonych, w tym właśnie, co wykrzykiwał prezydent Macron, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, jest praktycznie niemożliwe do realizacji. Takie zawołanie, czy takie wykrzykiwanie. Nie mówiąc o tym, o zapleczu, jeżeli chodzi o poszczególnych przemysłu zbrojeniowego europejskiego i innych tutaj dziedzin gospodarki, które powinny być w tym samym zaangażowane w zabezpieczenie ewentualnego udziału sił poszczególnych państw wchodzących w skład NATO w wojnie w Ukrainie. Także to jest ogromny wysiłek i dzisiaj ani armia francuska, pan prezydent Macron doskonale powinien o tym wiedzieć, ani armia niemiecka, dlatego kanclerz Scholz od razu zareagował i zdementował, czy jednoznacznie zaprzeczył, jakoby Niemcy czy też NATO mieli zamiar brać udział w tej wojnie, tak? Ani też i wojsko polskie nie jest dzisiaj gotowe, żeby podjąć takie wyzwanie. To jest takie wyzwanie, ani też zaplecze, łącznie z przemysłem zbrojeniowym. Bo pytanie, no gdzie ten przemysł jest, co jest on w stanie wyprodukować, czy jest też gotowy do tego, żeby dokonać konwersji na potrzeby wojenne. I kolejne pytanie znowu się pojawia tu także, czy społeczeństwa Europy Zachodniej są gotowe do wyjścia z strefy komfortu. To też pytanie jest takie. Oczywiście nie jest gotowe, nie ma nawet tej świadomości, czym jest wojna w Ukrainie i o Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. W jakich warunkach żyje społeczeństwo ukraińskie, w jakich warunkach prowadzi tą wojnę żołnierz ukraiński, który dzisiaj od pół roku jest nieluzowany, który jest w strefie właśnie dyskomfortu totalnego, często po pas w błocie, tak, i który jest niewypoczęty, zmęczony, posiada limitowaną amunicję, znaczy nie posiada dostatecznej ilości amunicji, która jest limitowana, nie posiada także broni często osobistej. Także w takich warunkach ukraińska armia prowadzi tą wojnę i się wykrwawia, a zasoby topnieją ludzkie. No i pytanie właśnie, czy pan prezydent Macron ma świadomość tego, jaka jest sytuacja, co jest potrzebne do wprowadzenia tej wojny i że wejście na wkroczenie na terytorium Ukrainy to nie jest jakaś taka sobie wojna ekspedycyjna gdzieś tam w krajach, które trzeciego świata, jak to się często mówiło. To jest już poważne wyzwanie, potężne terytorium i armie europejskie, w tym Wojsko Polskie, jeżeli by tam wkroczyło, w moim przekonaniu przez wiele, wiele lat by ugrzęzło w tej wojnie. I Amerykanie mają tą świadomość stanu rzeczy, dlatego jednoznacznie temu to dementują i na pewno bez zgody Stanów Zjednoczonych takie działania nie będą podjęte. A pan prezydent Macron zrobił sobie tylko marketing polityczny i zaszkodził poważnie wizerunkowi NATO, bowiem wszyscy praktycznie jego sojusznicy europejscy zaprzeczyli, jakoby byli, takie myślenie było, czy takie w ogóle podejmowane działania były, żeby wojska natowskie w tym poszczególnych państw będących członkami NATO miały wkroczyć na Ukrainę. I to wystąpienie stało się także, paliwem do wystąpienia orędzia Putina, który od razu miał poważne argumenty na użytek wewnętrzny, pokazując społeczeństwu rosyjskiemu, że jednak to, co on mówił przez wiele, wiele miesięcy, że Rosja prowadzi wojnę z Zachodem, to się potwierdza, bo Zachód chce
nie tylko już udzielać pomocy ukraińskiej armii w dostawach techniki i obrony, które ona otrzymuje w 100% z Zachodu, oczywiście podpierając się tam po części własnymi zdolnościami, ale bez tej pomocy ukraińska armia by dawno tę wojnę przegrała i Ukraina. A tu widzicie, Rosja prowadzi wojnę z Zachodem i ten Zachód zagraża żywotnym interesom całego narodu rosyjskiego i tak dalej. To wybrzmiało od razu w wystąpieniu Putina i tenże Putin zagroził czym? Przepraszam. Użyciem broni jądrowej, broni taktycznej, obniżając jednocześnie, już też dowiedzieliśmy przy okazji, próg jej zastosowania i tak dalej. A z drugiej strony pan prezydent Macron musi sobie zdawać sprawę, nie wiem czy se zdaje, a jeżeli nie zdaje, to powinien się o tym dowiedzieć jak najszybciej, że w przestrzeni geopolitycznej trwa rywalizacja między dwoma supermocarstwami, jakim są Stany Zjednoczone i Chiny. I dzisiaj na świecie jako że jest układ sił 2 plus 2, czyli dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny i dwa mocarstwa, Indie i Rosja, to właśnie ta rywalizacja między tymi supermocarstwami, którym Stany Zjednoczone uczestniczą w tej rywalizacji, istotną jest co? To, żeby te dwa mocarstwa, Indie, Rosję, przyciągnąć na swoją stronę albo nie dopuścić do tego, żeby któreś z nich stanęło po stronie rywala, czyli Stanom Zjednoczonym zależy, żeby Rosja nie stanęła po stronie Chin w tej rywalizacji, a Chinom bardzo na tym zależy i Rosja też o tym wie. W związku z tym to, co jeden z polityków czołowych amerykańskich powiedział, jest ciągle aktualne. Bo patrzeć trzeba zawsze na toczącą się wojnę w Ukrainie przez pryzmat polityki tej wielkiej w wymiarze globalnym i w wymiarze regionalnym. Co powiedział jeden z polityków amerykańskich? Że Ukraina tej wojny nie może przegrać, nie powiedział, że ma wygrać, a Rosja nie może tej wojny wygrać, nie powiedział, że ma przegrać. Tak, w związku z tym do czego to zmierza? No właśnie do tego, co dzisiaj widać na Ukrainie, że Ukraina w mojej ocenie straci bezpowrotnie tereny okupowane, a nawet może je jeszcze, to Rosja może je powiększyć, tak? Bo Rosji nie będzie zależało, żeby panować całe terytorium Ukrainy, łącznie tutaj, żeby wojska rosyjskie wkraczały gdzieś w głębi i tak dalej, zadowoli się tymi obwodami, które uznała za integralną część Rosji, swojego terytorium w grudniu 2020, i będzie destabilizować całą Ukrainę, nie pozwalając się jej odbudować, które w wyniku tej wojny może zostać państwem kadłubowym i co postawi warunki przy stole negocjacyjnym, jakie? No te, które postawił przed rozpoczęciem tej wojny w 2021 roku w grudniu w skierowanych listach do Bidena i do Stoltenberga, który mówił, że Ukraina ma być w strefie zmilitaryzowana, zdenazyfikowana i w rosyjskiej strefie wpływów. Ale mowa była także o Polsce między innymi i o wycofaniu wojsk NATO właśnie za granicę z lat 90. z 99 roku. Jedno zdanie muszę tutaj dopowiedzieć. To jest ważne. No i trzeba też pamiętać, co się w tej przestrzeni politycznej działo nie tak dawno, chociażby na szczycie NATO w Wilnie, gdzie kraje będące członkami NATO, tam obradując, powiedziały, gdzie rozpatrywany było wniosek przystąpienia czy kandydowania Ukrainy do NATO, zapadła decyzja, jaka? Już warunkiem fundamentalnym przyjęcia Ukrainy do NATO jest wygranie wojny z Rosją, wyzwolenie z tego kraju. A w 90% wygranie Ukrainy w tej wojnie zależy od Zachodu. Czy panie redaktorze, jaka tu występuje daleko idąca niespójność, tak? Możecie być członkami NATO wtedy, kiedy wygracie tą wojnę, ale przecież nie powiedzieli, Zachód nie powiedział sobie, że mamy zrobić wszystko, żeby dostarczyć Ukrainie to, co jest niezbędne ukraińskiej armii, że tą wojnę wygrała. Takich deklaracji tam nie było, że my będziemy tym samym zobowiązani w 90%
żeby to zadanie Ukraina wykonała. No takiego czegoś nie było. A dzisiaj widzimy, jak wygląda z realizacją. Czy inaczej mówiąc, że, rosyjskie odstraszanie działa w dalszym ciągu. Stany Zjednoczone ani kraje Europy Zachodniej nie chcą wziąć na siebie ryzyka strategicznego związane z przekazaniem broni dalekiego zasięgu, jakim są rakiety, no chociaż Taurus niemieckie, gdzie one są? Dlaczego Niemcy nie dostarczają? Bo się obawiają, że Ukraińcy wykorzystają to na terytorium Rosji, tak? Amerykanie, gdzie są te rakiety, które miały być HIMARS-y dalekiego zasięgu? Parę sztuk się pojawiło i cisza. Gdzie są samoloty F-16? No nie ma. Kiedy one będą? Gdzieś dopiero w środku lata. A gdzie będzie front styczności między armią rosyjską a ukraińską? No tak to wygląda. Polityka, ona jest tutaj najważniejsza. Polityka, ta wielka gra na tej szachownicy globalnej, którą toczą wielcy tego świata, którzy decydują w dużej mierze o naszym losie, naszym bezpieczeństwie. Musimy mieć tego świadomość i musimy przede wszystkim sami dbać o swoje bezpieczeństwo, tak jak pokazuje ta sytuacja. Więc zapytam pana o polskie zdolności. Ministerstwo Obrony Narodowej mówi o tym, że satelity rozpoznania znajdą się na orbicie już w 2025 roku. Będą to polskie satelity. Jaka jest pana ocena tego faktu? Czy to w ogóle ma szansę się wydarzyć? No wreszcie, powiem tak, wreszcie. To już dawno się powinno wydarzyć. No już dawno. Świat jest tak daleko poszedł, że w tej przestrzeni, że my dopiero odkrywamy coś i tutaj komunikujemy jako szczególne, wiekopomne wydarzenie. To się tego tylko trzeba wstydzić. Trzeba się wstydzić, bo tym bardziej, że jest polsko-chińska firma, doskonała firma, od wielu lat produkująca satelity, umieszczająca w przestrzeni kosmicznej te swoje aparaty latające, które satelity radarowe, mini satelity, bo w kosmosie następuje miniaturyzacja też. Już nie trzeba takich kolosów tam wysyłać tą przestrzeń. I ta polska firma, to jest nie pamiętam jej nazwy, to jest polsko-fińska firma, która zresztą współpracuje z hinduskim potentatem, który też dostarcza pewne technologie kosmiczne i tak dalej. Podpisana nie została nie tak dawno umowy. Chociaż pan minister Tomczak o tym nie wspomniał. Trzyma to w głębokiej tajemnicy, tak? No tak, jest Polska, która wygrała przetarg, ta polsko-fińska firma, które nie ma problemu, żeby to znaleźć w internecie, wygrała przetarg na umieszczenie spotników radarowych dla Emiratów Arabskich. Tam już nie pamiętam ile sztuk, tak? Wygrała duży przetarg, wygrywając konkurencję z amerykańskimi i europejskimi firmami. Tylko u nas, no przecież to co prywatne, to co niepaństwowe, no to jest stygmatyzowane u z góry, jest podejrzane na tym. Albo jakieś tam były służby za tym stoją, albo jeszcze ktoś, a nie daj Boże jakiś bogaty Polak, no to już jest to trefne, jest to niewiarygodne, jest to podejrzane. Z góry od razu jest trzecia kategoria, tak? Tak, u nas prywatny przemysł, który jak widzimy jest zawsze marginalizowany właśnie przez różnego rodzaju, w ramach różnych przetargów i jest zawsze bardziej podejrzany jak ten państwo, podejrzany w sensie, że jest z góry się, jest zakwalifikowany do kategorii podejrzanego. Jest firma, jest ISIS, no coś takiego, no nie chcę tu pomylić z państwem islamskim, żeby to nie wybrzmiało. No coś od oka, no od oczu, od patrzenia, no w każdym jest ta firma, bez problemu można ją zidentyfikować, która jest doskonałą firmą, ma rozwiązania własne, opatentowane, umieszcza to. I naprawdę, już wiele tych sputników w tej przestrzeni działa, jest swoista konstelacja, którym pozwala prowadzić obserwacje niezależnie od warunków atmosferycznych. To jest ważne, że nie przeszkadzają chmury. A myśmy podpisali w 2020 chyba drugim albo pierwszym roku umowę z firmą francuską Airbus, która właśnie w tym roku, w ubiegłym roku możemy korzystać z ich konstelacji, ich sputników, korzystać, a nasze tam dwa sputniki plus jeszcze stacja obserwacyjna będzie umieszczona w 2027 roku. Proszę, 27, tak. Właśnie o to także chcę pana zapytać, bo to jest ciekawe, prawda, że
Jedna ekipa kupuje gdzieś we Francji te satelity. Mówi pan, jest polska firma, która jest w stanie to robić, już ma umieszczone na... Lepsze rozwiązania. Tak. Tak, i mamy teraz kolejny komunikat ze strony nowego Ministerstwa Obrony Narodowej, że też będą kolejne satelity. Pytanie o jakąś taką ciągłość działań państwa polskiego. Czy elity, pana zdaniem, nasze powinny gdzieś się porozumieć w tej sprawie i no, zachować tutaj jakąś spójność, bo przynajmniej z takiego amatorskiego punktu widzenia można mieć pewne wrażenie chaosu. Nigdy tak nie będzie. Oczywiście to jest mało, bo politycy zawsze te obszary, szczególnie bardzo, które zawsze ulegają szczególnie urokowi. To są siły zbrojne, no, siłowe resorty. Politycy lubią się pokazywać, lubią na tym tle pokazywać to swój potencjał intelektualny i tak od razu o wszystkim wiedzą, wszystko rozumieją, wszystko no, generałowie ich uzbrawiają w tą wiedzę bardzo szybko, przekonują, że są naprawdę świetni, no, najlepsi, jak i do tych pory na swojej żołnierskiej drodze spotkali. To jest marketing wojskowych, mówię to z własnego doświadczenia, nie to znaczy, że ja z niego korzystałem, tylko moi koledzy bardzo sprytnie wyłapywali słabości panów ministrów cywilów, którzy się w tym resorcie pojawiali i urzędników państwowych i od razu wykorzystywali po to, żeby ich omotać, odwrócić uwagę od innych problemów, skierować na te, które z oceny dobrze wyglądają, które nie trzeba się zbytnio napracować i tak dalej. Tak, znaczy to jest to bardzo trudne, ale spoiwem tym, zapewniającym ciągłość, powinna być kadra właśnie, powinien być sztab generalny Wojska Polskiego. Od tego on jest między innymi. A on takiej funkcji nie spełnia. Nie spełnia, po pierwsze, dlatego, że sztab generalny Wojska Polskiego nie ma większego wpływu. Właśnie to, co jest najistotniejsze w Wojsku Polskim, to jest kontynuacja reform strukturalno-organizacyjnych. To jest także zakupy i techniki uzbrojenia czy sprzętu wojskowego zgodnie z doktryną obrony państwa, gdzie ona jest, nadal jej nie ma. A to jest przecież konstrukcja budowy tego gmachu bezpieczeństwa. No to jak można budować na dziko? Oczywiście jest doktryna natowska, ale my powinniśmy, ona jest doktryną obronną, ale defensywną. My mamy przekonać sojuszników, to widać już po wojnie w Ukrainie, że doktryna obrona Rzeczpospolitej powinna być doktryną obronną ofensywną. I druga strona, trzeba przewrócić to, co kiedyś było, kiedy ja byłem w sztabie generalnym Wojska Polskiego, jest to konieczność niezbędna. Oczywiście to wtedy było odebrane sztabowi generalnemu pod hasłem cywilna i demokratyczna kontrola. Tak, u nas wszystko można w tym wytrychem załatwić. Kiedy inne armie zachodnie, to Pentagonowi tego nikt nie odebrał, nie waży się odebrać. Mówię o kontrasygnacie szefa sztabu generalnego przy jakiegoś rodzaju zakupach sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Kiedyś tą kontrasygnatę, właśnie to była solą w oku polityków, tak, odebrano. Odebrano, bo to przeszkadzało, bo sztab generalny wyrażał swoją opinię, kierując się interesem wojska i bezpieczeństwa państwa i polskiego przemysłu obronnego. On powinien przy każdym zakupie maksymalnie korzystać i być obecny. Bez tego my nie zbudujemy właśnie zdolności Wojska Polskiego, bez tego nie zbudujemy adekwatnych zdolności polskiego przemysłu obronnego, który powinien zabezpieczać w 80%, panie redaktorze, szanowni państwo, potrzeby sił zbrojnych na wypadek wojny, a w 100% amunicji, jak pokazuje wojna w Ukrainie, jest to wymóg fundamentalny, on jest kluczowy, on jest warunkiem życia albo śmierci żołnierza. Jeżeli my będziemy znowu kupowali uzbrojenie bez amunicji, które nie produkujemy z siebie, tylko z jedną jednostką ognia, ze sprzętem, który trafia do nas, a będziemy to dalej spoglądali na zachód, a w wypadku wojny czekali, aż ta amunicja do nas dotrze, to tej nigdy Polski nie obronimy. Nigdy. Panie generale, za chwilę jeszcze powiemy o polskim przemyśle, ale chcę wrócić do tej kwestii, o której pan mówił, to znaczy doktryny
defensywnej, czy to znaczy obronnej, ale ofensywnej. Na czym ona dokładnie miałaby polegać? No więc właśnie to jest kluczowe pytanie. W mojej ocenie to debaty się toczą tylko nie nad tym, co trzeba. Słyszałem wiele, te publiczne przynajmniej może są jakieś tajne, które ja nie słyszę, ale to są, nikt nawet tego tematu nie porusza, bo nigdzie doktryny obrony państwa nie widać. Ona powinna być dostępna. Ta jawna część powinna być dostępna. Czy jak my zamierzamy się bronić i do tego musimy przekonać sojuszników, bo to nie jest sprawą tylko naszą. My musimy, skoro działamy w sojuszu i tym Stany Zjednoczone, że taką doktrynę na wschodniej flance NATO, na styku z Rosją musimy mieć. Czy na czym to polega? Otóż my musimy po pierwsze mieć zdolności takie, które pozwolą nam pobijać przeciwnika na jego terytorium, czyli inaczej mówiąc, nie wyprzedzić w uderzeniu, nie zaatakowaniu, ale powstrzymać przeciwnika, jeżeli on się rozpocznie agresję na jego terytorium i tam go obezwładnić, tak żeby on nie miał żadnych możliwości, niezdolności wtargnąć w nasze terytorium w wymiarze lądowym, bo powietrznym my nie zatrzymamy rakiet na granicy w 100%. One dotrą na naszą przestrzeń. Dlatego też w pierwszej kolejności musimy zbudować, bo to jest pierwszy etap wojny, każdej agresji na dużą skalę, silną obronę przeciwrakietową i powietrzną kraju, włącznie z powszechną obroną ludności cywilnej, schrony, ukrycia i tak dalej. Na czym? To będzie swoista kopuła, taka jak w Izraelu, która pozwoli odeprzeć atak powietrzno-rakietowy pierwszej fazy wojny rosyjskiej agresji, który polega na zmasowanych uderzeniach rakietowo-powietrznych. I dlatego też nasza obrona powietrzna kraju powinna posiadać nie 12 baterii, a co najmniej 24. Powinna pokrywać całe terytorium, a nie obiektową być obroną. A może nawet 30 baterii. Po to, żeby zatrzymać to uderzenie i przetrwać, i to pozwoli, ta obrona powinna pozwolić przetrwać, czy być, zagwarantować odporność innych systemów walki, szczególnie lądowej marynarki wojennej. A jak nie wpuścić wojsk lądowych agresowanych na terytorium Polski? I wtedy właśnie, jak zatrzymamy tutaj, te systemy nie ulegną zniszczeniu, obezwładnieniu, będą odpowiednio ukryte, zamaskowane w określonym stopniu zdolności, gotowości bojowej do odparcia nagłej agresji, to wtedy pod tą osłoną tych zmasowanych uderzeń rosyjskich, mówię, czy potencjalnego agresora, to kolumny lądowe, siły uderzeniowe wojsk lądowych armii agresora będą starały się jak najszybciej dotrzeć do granicy, przerwać ją i wciąć się w głąb obrony kraju. I właśnie w tym czasie, kiedy trwa tu obrona powietrzna, nasze systemy, które są osłonięte od tych uderzeń, systemy dalekiego zasięgu, wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wykonują odwetowe uderzenie rakietowo-powietrzne na całą przestrzeń agresora, na głębokość od taktycznej do operacyjnej, czyli od granicy państwowej do 1000 kilometrów, obezwładniając system kierowania działaniami armii rosyjskiej, dowodzenia, jego ugrupowania uderzeniowe, jego artyleria też nasza otwiera ogień w przestrzeń taktyczną, kładzie narzutowe pola minowe wzdłuż, za granicą, na terytorium agresora, na głębokość do 20 km, zatrzymując te kolumny. Wykonywany jest ogień artylerii na te zupełnie uderzeniowe, taktyczne i w głębi, na odwody, tyły. Każdy system walki, tym hajmarsy dalekiego zasięgu, F-35 i tak dalej. To wszystko w tej przestrzeni zaczyna działać. Czyli odpieramy i jednocześnie przystępujemy do odpowiedzi ogniowej, do kontruderzenia w przestrzeni lądowej, nie wkraczając na terytorium agresora, tylko ogniowo, jednocześnie porażając strefę taktyczną, operacyjną i strategiczną agresora i także obiekty
infrastruktury krytycznej, innej, takiej, jak Rosjanie podobnie wykonują w czasie tych uderzeń na naszym, czy nasze terytorium, czy na terenie Ukrainy. I na tym rzecz polega. To jest sztuka wojenna. I to trzeba tego uczyć, takie mieć zdolność, a jednocześnie oczywiście musimy być gotowi do obrony terytorium też. Oczywiście musimy być gotowi do obrony każdego skrawka ziemi na naszym terytorium. Te doskonale musimy znać i operacyjnie ten teren przygotować. To nie wyklucza obrony państwa, nie wyklucza, nie. Bo w ten sposób, mając przygotowaną obronę terytorium i możliwość porażenia przeciwnika w działaniach odwetowych, tak, na jego terytorium, to dopiero powstrzymamy agresora. Jednocześnie go odstraszymy skutecznie, że on nie rozpocznie agresji, wiedząc o tym, że mamy takie zdolności porażenia ogniowego na jego terytorium, że przeniesiemy obronę państwa, inaczej mówiąc, na jego terytorium. Nie będziemy się bronić tutaj, tylko mamy takie zdolności, która pozwoli przenieść obronę państwa na jego terytorium. Bardziej, że przykład Ukrainy pokazuje, co się dzieje, kiedy wpuszcza się właśnie agresora na terytorium, który jest w stanie się okopać, tak jest, zabezpieczać właśnie teren i samemu bronić się na już zajętym terytorium. Muszę pana zapytać też o te zakupy. Powiedziałem, panie redaktorze, że nie będę mówił ciałem, a jednak no, jak już tak pan dotknął tak istotnego problemu, którym występuje duża dynamika pola walki, jest to, niestety uległem temu urokowi. Myślę, że to tylko z korzyścią dla naszych widzów. Bardzo ekspresyjnie i ciekawie pan o tym mówi, o tej sztuce wojennej właśnie. Ale jeżeli chodzi o zakupy i o przygotowanie, tak. Mówi pan o tym, że właśnie wycofano się na pewnym etapie w Polsce z tej konieczności kontrasygnaty szefa sztabu generalnego przy zakupach dla wojska, co no, trochę pokazano. To był początek łamania kręgosłupa sztabowi generalnemu, który miał swoją jakąś tam autonomię. Oczywiście zrobiono to, wykorzystano tego obiad drawski, tego oczywiście, który był sprowokowany, który był nie przez nas przygotowany, to było zupełnie, myśmy to byli tylko uczestnikami tego i często wbrew własnym, jakikolwiek tutaj to jest bardzo szeroki temat, myślę, że tak może dzisiaj nie będziemy sobie odpuśćmy, może jeszcze będzie okazja, żeby go dyskutować. Chcę pan zapytać o kwestię... Sztab generalny musi mieć w tej sprawie ważne współdecydujące znaczenie. Nie może być tak, że wojsko jest zbiorcą tego, co gdzieś tam zapada, jakiś tam oczywiście jest wstępnie uzgadniane gdzieś z wojskiem, są gestorzy, ale ta procedura jest rozproszona, jest długotrwała, ona jest nieefektywna, jest agencja mienia, teraz już agencja uzbrojenia powołana przez lata, ja też o tym też pisałem, że coś takiego zrobić, ale nie może, jest wszystko, ten system jest herlawy i on jest zbyt rozbudowany, zbyt dużo jest tutaj tak nazywanych uzgadnianych i oczywiście współdecydentów, a w ostateczności tak politycy podejmują decyzję, która zapada w ich gabinetach. A sprzęt no to jest narzędzie pracy dla wojska i wojsko nie może ten temat wypowiedzieć czy zablokować pewnych decyzji ewentualnie. Ale teraz mieliśmy decyzję Komisji Obrony Narodowej i też Polskiego Sejmu wstępnie pozytywną dotyczącą zawieszenia uczestnictwa Polski w traktacie o konwencjonalnych siłach w Europie. Kiedy ten traktat był podpisywany, pan jeszcze był w czynnej służbie, zajmował pan wysokie stanowisko, więc chcę pana zapytać, jaki był wpływ tego traktatu właśnie na polskie siły zbrojne i na polski przemysł obronny. I teraz jak pan ocenia właśnie tę decyzję, że z tego traktatu się wycofujemy albo zawieszamy nasze uczestnictwo, jakie to szanse stawia przed naszymi siłami zbrojnymi i naszym przemysłem obronnym? Ale oczywiście, że nie jest to mi obce, ten temat nie jest mi obcy, bo w tym czasie, kiedy ten traktat był podpisywany ograniczeń zbrojeniowych, czy broni konwencjonalnej, bo chodzi tu nie o broń jądrową przecież, to był 90. rok, a więc istniał jeszcze Układ Warszawski i NATO, to było przecież, tutaj się panowie politycy dogadali na tych najwyższych szczeblach i podpisali taki układ o ograniczeniu potencjału konwencjonalnych w Europie, bo tego sprzętu, tego uzbrojenia było no, zastraszającej ilości i tak dalej. Polska w tym czasie, polskie siły zbrojne, już co prawda Polski, która wychodziła na niepodległość, ale jeszcze była przecież w Układzie Warszawskim, Wojsko Polskie też było w układzie, chociaż ten Układ Warszawski już stawał się coraz bardziej martwym i politycznym
leżącym trupem i później po chwili zaże militarnym trupem. No i oczywiście Polska podpisała taki traktat. Ona ograniczała to uzbrojenie, szczególnie jakie? Ofensywne. To dotyczyło broni ofensywnej, czyli samolotów. Tam Polska miała limit chyba 460, czołgów 1600, a posiadaliśmy w sumie wtedy, jak ja pamiętam, byłem wtedy dowódcą Warszawskiego Okręgu, a później, kiedy realizowaliśmy to, byłem zastępcą szefa sztabu generalnego, to tych czołgów mieliśmy blisko 6000, tak? Więc proszę zobaczyć, z jakim potencjałem musieliśmy mieć, bo większość naszych związków taktycznych na 20 prawie, na prawie 20 dywizji, tak? To były dywizje pancerne przecież. Tak, ja sam dowodziłem 5. Dywizją Pancerną, która miała w swoim uzbrojeniu 320 czołgów, tak? Także takiej ilości. Także sam Śląski Okręg posiadał więcej czołgów niż całe dzisiaj Wojsko Polskie. Także to czy Warszawski Okręg. Więc to są czołgi, to są bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone. Tam były gdzieś w granicach 2000, już nie pamiętam, 60 chyba sztuk śmigłowców, w granicach 160, szturmowych oczywiście, nie transportowych. No i tutaj artylerii różnego rodzaju, lufowej, rakietowej, to też tam 1600, gdzieś chyba 10 sztuk. Więc to takie były limity tutaj. Oczywiście potencjał ilościowy także, jeżeli chodzi o armię poszczególnej, musieli z tym potencjałem prawie 500 000, bo tak to wyglądało w 90 roku, zejść do potencjału 260 tysięcy. I pamiętam, to było też dla nas poważne wyzwanie, bo sztab generalny dźwigał ten główny ciężar, jak jednostki likwidować, jakie garnizony, by nie ucierpiały komponenty bojowe. I myśmy te jednostki bardzo oszczędzali i też oszczędzaliśmy kadrę. W związku z tym robiliśmy co? Kadrowaliśmy niektóre jednostki, wiedząc o tym, że w jakimś czasie trzeba będzie rozwijać, tak, zwiększać ich potencjał, a zaoszczędzić, co jest najistotniejsze, więc ludzi, kadrę oficerską i tak dalej, i garnizony, koszary. To była rzecz, którą myśmy upatrywali w sensie jakim? Potrzeb obrony państwa, które mogą zaistnieć w jakiej perspektywie? A strategzy tak to planują, 20-30 lat. Bo myśmy patrzyli, pamiętam, dyskutowaliśmy nie na 5-6 lat, na 1 rok, czy 4, czy 10, a 20-30 lat, dlatego że w takiej perspektywie zawsze powinna być dokonywana ocena, jakie procesy mogą nastąpić i w jakiej sytuacji może znaleźć się Polska i gdzie w tej sytuacji będzie Rosja, która się rozpadała. I na to pytanie sobie na miarę swoich możliwości wyobrażenia i wiedzy odpowiadaliśmy i powiedzieliśmy, że Polska za 20-30 lat będzie krajem zagrożonym, że Rosji potrzeba jest nie więcej jak 20-30 lat, żeby odbudować swój potencjał i wrócić do zamiarów odbudowy tego państwa i włącznie strefą wpływów i tak dalej. Czyli o wiele się Państwo nie pomylili. Nie pomyliliśmy i tak robiliśmy. I tak robiliśmy, bo myśmy oszczędzali. Wiedzieliśmy o tym, że też istotną rolą w tej całym budowie tego potencjału i ważną utrzymania tego potencjału jest przemysł obronny, który był wtedy piątym kołem uwozu dla wszystkich. Był po prostu dzieckiem niechcianym. Żaden resort się tym nie interesował. On był pozostawiony sam sobie. Tak dalej, tak dalej. To co się działo w pierwszym przemyśle, panie redaktorze, to też trzeba wiedzieć i dzisiaj to jest pokłosie tego stanu przemysłu, to jest likwidowano produkcję cywilną, która powinna być zachowana, tak? Wszędzie, gdzie była, likwidowano. I jeżeli popatrzymy na strukturę produkcyjną naszego przemysłu obronnego, to produkcja cywilna, czy inaczej transfer produkcji specjalnej na produkcję cywilną jest zero. Mówię o państwowych spółkach, tak? Natomiast tych zbrojeniowych, natomiast prywatnych to jest tam jakieś części. Natomiast jak popatrzymy na przemysł zachodni, to produkcja cywilna dominuje, bo w ten sposób się kompensuje wydatki na badania i rozwój, na krótkie linie produkcyjne, żeby ten przemysł zbrojny był konkurencyjny i się produkuje dużo na rynek cywilny. A u nas... Ja nie widzę tego. MESCO produkowało w pewnym okresie, wie pan, panie redaktorze, sami państwo, co? Kosiarki do trawy.
a łucznik maszyny do szycia. Tak? No, no, a Bumar Łabędy robił doskonałe koparki, robił ciągniki różnego rodzaju, te dla gospodarki narodowej, na podwozie oczywiście czołgów T-72 czy wcześniej T-55. No i oczywiście to było, rynek nasz był tutaj mocno, był widoczny na naszym rynku, czy na cywilu, to było widoczne i też to zlikwidowano. Też to zlikwidowano, bo szukano oszczędności, chroniąc tą tkankę jaką? Produkcji specjalnej, bo wie pan, cywilne można otworzyć. W związku z tym zdecydowano, żeby uważając, to jest okres przejściowy. Ale to poszło dalej. Dalej, to do dzisiaj trwa. I nasz przemysł jest wybitnie, stoi na jednej nodze, przemysł mówię zbrojeniowy, na jednej nodze, produkcji specjalnej. Nie ma tej drugiej czy trzeciej nogi, które powinien mieć w produkcji cywilnej. Tak dalej. No to panie generale, w takim razie przejdźmy do czasów współczesnych i pytanie o polski przemysł. Mówi pan przede wszystkim o tym, jeszcze, że amunicja... Chciałbym tamtą zakończyć jakby puentą. No. Oczywiście myśmy wykonali to zadanie. Pamiętam, 90 to był chyba czwarty rok. To było, trzeba było złożyć odpowiednie dokumenty wykonawcze i tak dalej. Uratowaliśmy to, co było najcenniejsze. Nie zlikwidowaliśmy ani jednej dywizji, w sensie ani jednej dywizji, za wyjątkiem ścianie wschodniej, zostawiliśmy to wszystko i na północy, tylko na zachodzie Polski, tam uległa rozwiązaniu piąta dywizja, którą dowodziłem z bólem serca, ale to wyższa konieczność, to nie ma sentymentów tutaj, partykularnych interesów, która była położona w granicy z NRD dawnym, czy później z Niemcami, czy do dzisiaj z Niemcami, tak? I dziesiąta dywizja w Opolu i druga dywizja w Nysie. To te wizje zostały rozwiązane. I czwarta dywizja w Krośnie Odrzańskim. Natomiast na ścianie wschodniej zachowaliśmy wszystko, nawet rozwinęliśmy dodatkowo jeszcze jednostki obrony terytorialnej. Nie ruszyliśmy żadnej jednostki, wręcz odwrotnie. No a później co się stało? No, stały się procesy zupełnie inne. Nastąpiła daleko idąca destrukcja. Od chwilą wejścia do NATO praktycznie ściana wschodnia, na ścianie wschodniej został jeden związek taktyczny, 16 dywizja. Nawet pierwszą dywizję w 2011 roku pod Warszawą rozwiązano. To mówię o wojskach lądowych, ale ta destrukcja dotyczyła innych rodzajów, także wojsk lądowych, wojsk inżynieryjnych, wojsk zaplecza całego sił zbrojnych, tak dalej, jednostek kolejowych chociażby i tak dalej. Jednostki właśnie rodzaju wojsk też były mocno okrojone i dzisiaj też ich nie widać. My mamy tutaj poważne słabości, tego nie widzimy, patrzymy przez pryzmat czołgów, samolotów, a gdzie są wojska inżynieryjne, jak one wyglądają, a jak wygląda jednostki logistyczne, które nie tak dawno uległy centralizacji zamiast być zdecentralizowane, bo powstały pułki logistyczne zamiast w dywizjach czy związkach taktycznych, zamiast dalej utrzymać bataliony remontowe, czy zaopatrzenia, czy logistyczne i medyczne, bo one ulegają po prostu rozśrodkowaniu i są różnej specjalności. Nie można je zintegrować, tak, stworzyć molochy. No stworzono takie coś. No więc to też był proces, który nastąpił w sposób niepożądany. Także wracając do dzisiejszego dnia, oczywiście to jest, jako że Rosja już dawno z tego traktatu wystąpiła w 2007 roku, a ostatecznie w ubiegłym roku, po 16 latach tę procedurę zakończyła i orzekła, że po prostu występuje z tego traktatu. W związku z tym decyzja Sejmu, która została przegłosowana, że Polska występuje, tak, to jest aspekt tylko polityczny, bo już dawno praktycznie wszystkie armie ten traktat nie przestrzegają. On stał się już martwy. Dawno trupem, przepraszam. Tak, dawno. Tylko to nie ma formalne znaczenie polityczne, bo trzeba było wreszcie tą decyzję podjąć. I szkoda, że to tak długo trwało, bo powinno być już ten proces rozpoczęty w 2007 roku. No ale my zawsze jesteśmy bardzo poprawni. My jesteśmy zawsze poprawni i rzeczy niektóre robimy w pierwszej kolejności, jak nie trzeba, a jak trzeba wcześniej, to robimy jako ostatni. Tak. My wykazujemy zawsze daleko idącą poprawność. Tak zwaną poprawność nie wobec siebie i polskiego narodu, tylko poprawność wobec innych. Wobec, panie redaktorze, i znowu się pojawia ten ktoś, wobec ktośa, tak. Poprawność wobec ktośa. To panie generale, biorąc pod uwagę nasz interes, naszego bezpieczeństwa i naszego przetrwania jako państwo i jako naród, już na koniec zapytam pana o kwestię tej amunicji, to znaczy czy jesteśmy w stanie
w sposób szybki przywrócić produkcję amunicji tak, żeby zaspokoić swoje potrzeby właśnie w 80-100%, a jeżeli nie jesteśmy w stanie my tego zrobić w Polsce, to być może gdzieś współpraca regionalna by nam w tym pomogła. No wie pan, na dzień dzisiejszy lepszego pytania no nikt nie może wymyślić, jak pan tutaj przedstawił, to czy tu nie żaden problem, że je wymyślić, ale to, że trzeba je stawiać, po prostu stawiać, tak, stawiać jasno i już powinna być decyzje, już dawno powinna być decyzje, nie dewagacje. Ja jestem przerażony naszej przestrzeni trwającymi dewagacjami, jeszcze takim na poziomie akademickim, czy wręcz amatorskim. Niektórym, jak się przysłuje w poważnych instytucjach, to one przypominają mi taką jakąś tam dyskusję w kółkach zainteresowań. Pamiętam, w szkole średniej były takie i takie dyskusje były prowadzone na tym poziomie intelektualnym. Albo też jeszcze bardziej w sposób przerysowany, nawiązując do sztuki Broszka Indyk, tak? Mirosława Broszka Indyk, którym chłopi siedzą w karczmie i zastanawiają, co trzeba zrobić. Jest pora zbliżających się żniwa, ale już niektórzy mówią, że trzeba zaorać, czy niektórzy mówią, że trzeba skosić. No i tak od ściany do ściany. A później pojawia się pytanie, czy to prawda, że indyk kwadratowy jajka znosi. No więc tam już w ramach picie piwa, to ta wyobraźnia i różne pomysły pojawiały się w ramach tej debaty. Tak? I u nas to tak często odbywa. No, to żebyśmy właśnie mówili realnie o tych sprawach. Nie ma, pana zdaniem, jak to zrobić? Nie ma, czy to się da zrobić? Nie ma debat poświęcony chociażby jednej branży, czy jednej, to wszystko jest razem, do jednego wora. W związku z tym, to w tym kotle wszystko się miesza i w końcu nie ma konkluzji. No dobrze, no ale co robimy dalej? No, nie, no później wracają znowu do tego samego. I się wymyśla rzeczy, które jest dawno wymyślone. Nie tak dawno był wielki krzyk, że przecież nie damy rady stworzyć armii 350 tysięcy. Wykrzykiwali politycy, mimo że kampania wyborcza się zakończyła. Dzisiaj słyszymy, że ci sami, co krzyczeli, mówią, że to jest niemożliwe, że trzeba 450 tysięcy mieć armię. Panie redaktorze, czy to świadczy o zdrowych zmysłach? Czy to świadczy o stabilizacji, w którym pan tu mnie pytał, jak zachować stabilizację, jak ciągłość zachować? No przecież jakiejś skrajności, to znaczy to wszystko jest nieprzemyślane, nieprzedyskutowane tam, gdzie trzeba, profesjonalnie. Co to za debaty w sztabie generalnym z udziałem, jakichś tam dziennikarzy, specjalistów. Oni być powinni na konferencję prasową im zakomunikowane powinno być, jakie są decyzje, jakie są postępy w realizacji tych decyzji, a nie debaty nad zamiarami, które trzeba podjąć. Sztab generalny się radzi, czy konsultuje, czy i pytam, o co tu chodzi? Czy ja w innych przestrzeniach europejskich, chociaż nie wiem, może nie mamy tej wiedzy, ale to nie widzę, żeby tam takie debaty. U nas wszystko stało się debatą tak zwanych, górują w tej przestrzeni blogerzy, eksperci i tak dalej, którzy już nawet w szkołach, akademiach prowadzą wykłady, tak, którzy wyrośli na tej wojnie, tak, na swojej narracji. Często jakiejś takiej od czapy wziętej. No nie można coś takiego robić. Trzeba, dzisiaj jest czas nie debat, a decyzji. Decyzji podejmowanych, decyzji konkretnych działań. Jakie decyzje w pana ocenie powinny zostać podjęte? Jakie decyzje? No więc po pierwsze zacząć trzeba od doktryny, o której powiedziałem, bo to jest konstrukcja. Gdzie ona jest? Powinna być to, co powiedziałem. To pytanie już od 10 lat, przynajmniej ja, ale także pamiętam minister Szeremietiew to stawiał pytanie. W każdej dyskusji, w każdym Twitterze, na każdym wpisie na Twitterze stawiał pytanie. Doktryna obrony Rzeczpospolitej ofensywna czy defensywna? Cisza. Strategia bezpieczeństwa ukazała się w 2020 roku, stała się strategią pułkownika, czy leży na półce zakurzona, a to jest, powinno być dokumentem roboczym, bo ona już dzisiaj jest nieaktualna, na bieżąco uaktualniany, ale za tym dokumentem wiodącym, strategicznym, który jest często niespójny, tam jest wiele sprzeczności, zresztą opracowanym bez udziału wojska na dobrą sprawę, bez ekspertów wojskowych. Powie, że zrobili to cywile, tak? Całym szacunkiem do cywila, ale wojsko w tym powinno być udział łącznie z Akademią Sztuki Wojennej. Od tego tam jest potencjał intelektualny. Właśnie w tych debatach Akademia Sztuki Wojennej, która w samej nazwie ma sztukę przecież, tak? Nie bierze udziału.
tam jest potencjał intelektualny, jak ja pytam panów profesorów, to oni nie biorą udziału w ogóle, nie uczestniczą w tych jakichkolwiek rozmowach, nie uczestniczą, są z boku zupełnie. Tak? To wszystko jest odseperowane. A gdzie jest polskie szkolnictwo wojskowe? Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych. Przecież mamy potencjał intelektualny. To jest głównie powinno zaangażowane do tych intelektualnych rozpraw, debat zamkniętych. Nie muszą być upublicznione. Trzeba tylko informować społeczeństwo o efektach i o działaniu i koniec. A nie odkryciach, które do niczego nie prowadzą. To tylko przedłuża cały fakt, nie przeistacza się w czyny. Doktryna jest fundamentalną rzeczą. Fundamentalną i dokumenty wykonawcze w stosunku do strategii bezpieczeństwa narodowego. To jest każdy resort musi opracować dokument wykonawczy do tego, jaki sposób on partycypuje w budowie, bo też w tej doktrynie obronnej jest zawarte, co? Potrzeba zbudowania powszechnej obrony państwa, która jest czym? To jest wyrazem naszej determinacji, woli obrony kraju i zapewnienia, to co pan redaktor tutaj użył, pokojowego rozwoju narodu i jego przetrwania. To jest fundamentalna rzecz i racja stanu. I trzeba teraz się z tego wywiązać. Każdy resort pokazuje, Ministerstwo Infrastruktury, jak drogi, autostrady, cała infrastruktura, która jest w jego gestii, jest podporządkowana, czy też wykorzystywana i spójna z planem obrony Rzeczpospolitej i służy Wojsku Polskiemu, siłom zbrojnym, w tym NATO, a przeszkadza, a po prostu paraliżuje działania agresora, który jak wkroczy, nie będzie mógł wykonywać manewrów i wykorzystywać tych infrastruktury do działań ofensywnych, tak? Mówimy to o odstraszaniu, więc każdy tutaj odstrasza. Ministerstwo Zdrowia to także jest ważny przecież aspekt, bo czym był COVID? Pokazuje, jak pokazała nasza obrona jest przygotowana, nasza właśnie obrona cywilna. Kolejną rzeczą to jest właśnie te wszystkie segmenty, filary obrony państwa. Każdy powinien być zidentyfikowany, zmapowany i podjęte działania. Obrona cywilna kraju jest, nie ma. A jak my zamierzamy wywiązać się z zadania dotyczącego ochrony i obrony narodu, jego przetrwania i pokojowego rozwoju, jak nie ma obrony cywilnej kraju? Ten społeczeństwo nie zna swoich obowiązków, nie ma schronów, nie ma ukryć, nie wie co ma robić i w większości jest niezagospodarowane dla potrzeb obrony państwa? No to w jaki sposób my z tych zadań się chcemy wywiązać? No to wiele w takim razie jeszcze wyzwań przed nami. Panie generale, wiele wątków też pan rozpoczął. Jeszcze mam nadzieję nieraz będziemy mieli okazję spotkać się. Tak jak mówiłem, co 2 tygodnie z panem generałem będziemy oceniali najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej z perspektywy Polski. Dziś stawiamy już kropkę. Generał Leon Komornicki był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu. Wszystkiego najlepszego. I to był Układ Sił na Świecie. Dziękuję państwu i do zobaczenia.